Zeszły rok był również bardzo udanym naszym rokiem, w związku z czym rok do roku w stosunku do roku, który i tak był ponadprzeciętny, no to jest wyjątkowy wyczyn i trzeba powiedzieć, że jest to super nadprzeciętny rok. Natomiast z czego się to bierze? Jak myślę Pan redaktor dobrze wie, również Pana słuchacze i widzowie wiedzą, Menica jest bardzo zdywersyfikowaną działalnością. To nie jest tylko produkcja monet, to jest również działalność deweloperska, to jest sprzedaż produktów inwestycyjnych, to są operacje kapitałowe. Ta dywersyfikacja, pozwala nam przetrwać trudne okresy, no takie jak chociażby ostatnie dwa lata covid ale również zasilać nasz PNL, czyli rachunek wyników wydarzenia, które, które pojawiają się naprzemiennie w różnych naszych obszarach działalności. Takim zawsze wydarzeniem jest sprzedaż ostateczna mieszkanie w naszej działalności deweloperskiej. Jeśli taka sprzedaż pojawia się w danym roku, no to wtedy nasz PNL, czyli rachunek wyników, jest zasilany dużą dawką pieniędzy, ale przede wszystkim wynikowo pokazujemy tą sprzedaż. I tak było w zeszłym roku i w tym roku. W pierwszych trzech kwartałach tego roku dokonaliśmy rozpoznania w naszym rachunku wyników sprzedaży drugiego etapu naszego sztandarowego, prestiżowego projektu Menica Residence 2. W zeszłym roku był to pierwszy, pierwsza część tej akcji, w tym roku druga część i to w znacznym stopniu ukształtowało wyniki trzech kwartałów tego roku. Na dodatek w trzech kwartałach tego roku, podobnie zresztą jak w zeszłym roku odnotowaliśmy bardzo ponad ponadprzeciętną sprzedaż kruszców, czyli głównie złota, ale również srebra, to spowodowało, że te trzy kwartały tego roku przebiły i tak dobre pod tym względem trzy kwartały poprzedniego roku. Mówię o trzech kwartałach drugi, trzeci i czwarty, bo tak naprawdę w drugim, trzecim i czwartym kwartale zeszłego roku odnotowywaliśmy ponad przeciętne zainteresowanie złotym kurscem. W tej chwili ta tendencja się utrzymuje i mało tego, ma cały czas charakter wzrostowy. W liczbach może zacznę od samej góry. Przychodowo, to po trzech kwartałach jesteśmy prawie miliard przychodów, 940 milionów bez te, tych groszy, które tam są, powiedzmy sobie, po przecinku. Natomiast jeśli porównamy się z trzema kwartałami zeszłego roku, to było 6 kilkadziesiąt milionów. Tylko pamiętajmy, że pierwszy kwartał zeszłego roku no, był kwartałem takim normalnym, a pierwszy kwartał przeważnie nie jest najbardziej bogatym kwartałem w życiu Mennicy. Dopiero drugi trzeci, a w szczególności czwarty czwarty kwartał są tymi kwartałami dobrymi. W tym roku pierwszy kwartał zasilił nas bardzo dużą dawką w działalności deweloperskiej oraz w sprzedaży złota. Stąd też taki bardzo duży przyrost na linii przychodów. Jeśli chodzi o e-bidę, bo tym się tak naprawdę kierujemy, no tutaj też mamy znaczący przyrost, bo jest to sto kilkanaście milionów złotych versus 80 parę, więc jest to bardzo duży wzrost. I to też bierze się z tego, że w pierwszym kwartale 2020 nie mieliśmy rozpoznawanych jeszcze przychodów z mennicy Residence 2. Ta, to rozpoznanie następowało dopiero w drugim, a przede wszystkim w trzecim i w czwartym kwartale. W trzecim i czwartym, natomiast tu w pierwszym i w końcówce drugiego kwartału dokończyliśmy rozpoznawanie przychodów z tej inwestycji. Segment produktów menniczych to jest taki bardzo stabilny, przy czym niestety może nie najlepiej prezentowany w naszym sprawozdaniu, ponieważ segment menniczy również obejmuje kruszce. Jeśli natomiast wyłączymy dla naszych celów zarządczych, my wyłączamy kruszce, to produkty mennicze są dość, powiedzmy sobie, ustabilizowanym rynkiem. Mamy kontrakty rok do roku z Narodowym Bankiem Polskim, mamy kontrakty zagraniczne, jest to jakaś, powiedzmy sobie, dość policzalna, zorganizowana ich liczba, pula. One się wymieniają, w jednym roku jest ten kraj, w innym następny. Zdarzają się złote strzały, typu Kolumbia w 2016-2017, czy też chociażby Tajlandia w 2018-2019. Ale jest to działalność stosunkowo równa, dostarczająca nam bardzo solidne fundamenty do innych, bardziej nowatorskich rozwiązań. Jeśli do tego dołożę oczywiście sprzedaż kursów, no to oczywiście segment menniczy w trzech pierwszych kwatarach był ewidentnie ponad przeciętną, ponad Powiedzmy sobie, taką działalność, jaką odnotowaliśmy w 2018 czy 2017 roku. Działalność deweloperska, omówiliśmy, karta miejska, no to to jest powiedzmy sobie bolesna historia, ale zaczynamy dostrzegać bardzo wyraźne światełko w tunelu. Dział karty miejskiej, czyli płatności elektronicznych, jak wiemy, jest to sprzedaż biletów poprzez różnego rodzaju narzędzia, jakie posiadamy. Do, do, w komunikacji miejskiej w okresie lockdownu, COVID-u. No nie muszę mówić, że nie było najlepiej, natomiast my od półtora roku. Przeprowadziliśmy całą masę analiz, restrukturyzacji, zmian, optymalizacji, plus odnotowaliśmy zdecydowanie wzrost sprzedaży biletów we wszystkich miastach, no z powodu tego, że lockdown, można powiedzieć, w jakiś tam sposób się zakończył. Ludzie wracają do normalności, więc zakładam, że ten rok 2021 będzie ostatnim trudnym rokiem w tym segmencie. Nie mamy zwyczaju publikowania naszych forecastów ani naszych długoterminowych planów, więc ogólnie mogę tylko się odnieść do tego tematu. W przyszłym roku no, nie wygląda tak, jakbyśmy byli w stanie rozpoznać w części deweloperskiej jakąkolwiek sprzedaż, taką, która przeszłaby przez nasz rachunek wyników. Mamy w tej chwili w realizacji pięć dużych budynków i najprawdopodobniej w przyszłym roku rozpoczniemy realizację kolejnych kwartałów naszej inwestycji na pracę. Nazwie bulwary praskie. Czas produkcji, czyli budowy to jest około 22 miesięcy, więc wydaje się, że w przyszłym roku może nam się nie udać skutecznie zakończyć budowy i rozpoznać tych, tych przychodów w naszym PNL-u, co oznacza, że z tego segmentu niewiele się był nam skonsolidowało, chociażby z tego powodu można powiedzieć, że w cyfrach może to nie być aż tak udany rok, ale na pewno e, wszyscy inwestorzy dobrze znają tą specyfikę, wiedzą, że w międzyczasie jest budowa, w międzyczasie jest cashflowowo napływ pieniędzy, bo zgodnie z podpisanymi umowami e, deweloperskimi każdy przyszły właściciel wpłaca swoje pieniądze wedle określonego planu, natomiast ostateczne rozpoznanie następuje dopiero, kiedy inwestycja jest zakończona. E, jeśli chodzi o zagrożenia. No, może powiem tak. no Oczywiście przede wszystkim my uważamy, że złoto dalej się będzie sprzedawało. Mówię o tym, bo to jest bardzo ważny dla nas segment. W tym roku w trzech kwartałach mamy rozpoznaną sprzedaż już ponad dwóch ton złota i ponad tony srebra, więc to jest bardzo duży element, który się dokłada do naszego PNL-u. Jeśli nie nastąpi jakieś nieprawdopodobne załamanie, którego my nie widzimy, żeby miały, miało nastąpić, to będzie to nadal jakaś taka, powiedzmy sobie, droga sukcesów i, i, i wspinania się na coraz tam wyższe wolumeny i wartości. I zagrożeniem oczywiście może być tak, że ten rynek z jakiegoś powodu się odwróci. Mieliśmy już taką sytuację w 2012 roku, 2013, 2013, nikt nie wie dlaczego, ale się rynek odwrócił. To jest jakieś zagrożenie, ale nie rozważamy go jakoś bardzo poważnie. Znaczy po, poważnie rozważamy, ale nie zakładamy, że ono się wydarzy. Jeśli chodzi o e, zmieniającą się sytuację od strony ustawodawcy, no co możemy na to poradzić? Jesteśmy polską spółką, na prawie polskim spółką giełdową, Spółką akcyjną, nie kombinujemy na podatkach, nie robimy żadnych offshore'ów, nie wynosimy działalności poza, poza obszar tego kraju, po prostu dostosowujemy się do panującej sytuacji i staramy się być zgodni z literą prawa.